kim dzisiaj gramy? On jest zalogowany. Gramy z... Górnikiem! No tak. Górnikiem Zabrzeża. Co myślicie, że będzie się działo na tym meczu? No, dużo. Wygramy na pewno. Wygramy jakim wynikiem? 2-1. Do maksymalnego wysiłku. Dla Maćka, dla siebie, dla lepszej przyszłości. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dominuj! Legia! Powiedz mi, jak wyglądał mecz z twojej perspektywy, bo mieliśmy chyba do czynienia tutaj z takim małym przedświątecznym cudem. No chyba się z tobą zgodzę, bo nikt chyba nie zaplanował takiego happy endu, więc cieszę się, że po tej ciężkiej rundzie na koniec będziemy mieli wszyscy my, kibice, sztab, spokojniejsze święta, bo wszyscy wiemy, jak dużo nas to zdrowia i energii kosztowało, ale koniec końców no wyszło, chyba lepiej wyjść nie mogło, także z tego miejsca chciałbym tutaj, wiesz, wszystkim biało-zielonym kibicom złożyć zdrowych, spokojnych świąt w swoim i w drużyny imieniu, bo uważam, że chyba wszyscy dużo zdrowia poświęciliśmy i zasłużyliśmy na to, żeby troszkę uśmiechu było przy tych stołach i na te święta, nie? Słyszałem, że ty to zaplanowałeś, bo powiedziałeś przed meczem, że strzeli dzisiaj Malocza i Zwoliński. Tak, ja mówiłem, że strzelim dzisiaj, bo miałem takie czucie i wczoraj na treningu ćwiczyliśmy i tak spadała mi piłka i dobrze, że dzisiaj spadła. Także myślę, że trochę słabszy mecz był, tak wyglądał, ale pokazaliśmy charakter i myślę, że
mam nadzieję, że to jest koniec takiej rundy i że to wszystko zostawiamy za sobą i że w nowym roku będzie nowa i lepsza Lechia. Co możesz powiedzieć kibicom na koniec przed świętami? Nic, muszę powiedzieć, że dziękuję za wsparcie, każdy mecz, bo na pewno nie była łatwa sytuacja, jako za nas piłkarze, tak też za kibiców, ale nic, wesołych świąt, żeby wszyscy odpoczęli i wracamy na nowy rok i to będzie lepsza Lechia.